W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie Chrystusie, drodzy wierni. Po co właściwie przybywamy dzisiaj w to miejsce, które wcale przecież nie powstało z myślą o tym, aby w jakiś konkretny sposób służyć Panu Bogu? Dlaczego przybywamy do tego miejsca, które w ciągu kilku miesięcy w znoju, w pocie, w wielu trudnościach, przy wielu nakładach sił i trudów i w podziwu godnego zaangażowania wiernych, zamieniła się ten ciągle jeszcze tak naprawdę powstający świątyni, kaplic, oratorium poświęcone czci Matki Bożej Bolesnej. Tak jak zaraz po poświęceniu śpiewaliśmy to tutaj wszyscy razem, w tej pięknej sekwencji Stawa Matki. Dlaczego właściwie otwierać kolejną kaplicę, kolejne oratorium? Czyż tych brakuje w Bydgoszczy? Czyż tych brakuje w naszej ojczyźnie? Otóż dzień dzisiejszy sam daje nam odpowiedź. Po co właściwie dziś, 19 czerwca roku pańskiego 2022, otwieramy tutaj tę małą, skromną świątynkę, to małe, skromne oratorium ku czci Matki Bożej Bolesnej. Głośno nalegaj w porę czy nie w porę. Przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie się, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co chce ucho, odwrócą słuch od prawdy i odwrócą się właśnie. Słowa te, które proroczą wypowiedział święty Paweł w liście do Tymoteusza, niewątpliwie dziś się ziściły. I nie jest to radosne proroctwo, tym mniej radosne jest ziszczenie nowych słów. Żyjemy w czasach absolutnego obłędu. Kiedy katolicy nie znają już swojego katechizmu. Kiedy katolicy nie wiedzą już, czym jest Kościół Chrystusowy, a często nie wiedzą już, kim jest Kościół Święty, kim jest Chrystus Pan, Jego założyciel, podważając w praktyce Jego pustkę. I żeby spełnić te słowa zachęty świętego Pawła, skierowane do Tymoteusza i skierowane do wszystkich kapłanów wszystkich wieków, dziś otwiera się tutaj skromnie ta kaplica, z której rozlegać ma, rozbrzmiewać ma nie tylko na całą Bydgoszcz, ale na całą Polskę zdrowa nauka katolicka. Niezafałszowane nauczanie 2000 lat. Owszem, wielu jest takich, którzy mają dobre chęci. I chcemy potępiać czambu wszystkich, którzy tak jak potrafią, oddają Panu Bogu cześć. Jednak naszym obowiązkiem, poznawszy prawdę katolicką, poznawszy Ewangelię, jest stanie na straży tejże. To do nas Pan nasz Jezus Chrystus kieruje owe słowa z dzisiejszej Ewangelii. To my mamy być ową solą, która nada smak nie tylko całej Bydgoszczy, ale daj Panie Boże całemu Kościołowi. To my mamy być ową latarnią zapaloną, dumnie, wysoce wznoszącą się do nieba, tak jak świece przy naszym pięknym ołtarzu, aby wszyscy widzieli jej blask. To my mamy być tym miastem, które jest miastem warownym, dostrzegalnym dla wszystkich, którym wiedzą, że mogą w nim słuchać, szukać schronienia. Jest to nasze zadanie, jest to także nasz wielki przywilej. I nie jest w naszej mocy zadecydować, czy chcemy, czy nie chcemy spełnić przykazanie Boże i wyraźną prośbę ku nam skierować. Zatem dziś w ten skromny sposób, na ile tylko potrafimy, chcemy, aby Bydgoszczy po raz kolejny zakrzyściła katolicka nauka. Chcemy, aby w tym miejscu odprawiana była tylko i wyłącznie msza święta wszechczasów,
przez kapłanów, którzy żadnej innej mszy świętej w życiu swoim odprawiać nie będą, gdyż wiedzą, że niechybnie ona prowadzi do protestantyzacji naszego życia, co widzimy po 50 latach od wprowadzenia mszy Pawła VI. Tu, w tym miejscu zatem, chcemy czuwać, znosić trudu i pilnować naszych obowiązków głosiciela Ewangelii. Tu, w tym miejscu także, chcemy gotować się do przelania krwi po ofierze. I być może w pierwszym rzędzie nie będzie to krew fizycznie przez nas wylana, ale niewątpliwie wielu nie będzie się podobało, że tu, w tym miejscu powstała ta kaplica, która dumnie chce głosić nie naukę tego czy innego kapłana, który do niej przybywa, ale 2000-letnią naukę Kościoła Chrystusowego. Musimy gotować się zatem i na te nieprzyjemności. Dlaczego otwieramy tę kaplicę? Nigdy dla własnej wygody, nie po to, aby ułatwić sobie życie, ale właśnie po to, aby to miejsce stało się przysionkiem Pana Boga, aby z Niego na całą bydłość rozlewało się światło i ciepło łaski Boga. To miejsce w sposób szczególny przypominać nam będzie także historię ze Starego Testamentu. Po tym, kiedy Filistyni zdobyli Arkę Przymierza, najcenniejszy dowód przymierza, jaki Żydzi posiadali, najcenniejszy dowód przyjaźni Bożej, jaką Pan Bóg ten naród niegdyś obdarzał, po odbiciu Arki przez długi czas król Dawid wahał się przed sprowadzeniem jej do siebie. Wiedział bowiem, że jest człowiekiem niegodnym. Wiedział także, co się działo, kiedy Filistyjczycy próbowali znieważyć Arkę Przymierza i ostatecznie sromotnie polegli. Postanowił zatem, aby Arka Przymierza trafiła najpierw do Obed-Edoma, aby w przybytkach tego Jeżyda czekała na lepszy czas. Ale w chwili, kiedy król Dawid zobaczył wielkie błogosławieństwo spływające na dom Obed-Edoma, postanowił uroczyście przy śpiewach, przy licznych ofiarach sprowadzić Arkę Przymierza i do swoich pałaców, do swoich przybytków, aby od tej chwili przypominała i Żydom o przymierzu, które zawarli z Panem Bogiem oraz i dla nich stała się źródłem wielu błogosławieństw, tak jak stała się źródłem błogosławieństw dla Abedona. I oto jak bardzo podobny jest los naszej kaplicy do owej historii Obed-Edoma. Do historii Arki Przymierza. Na długi czas znieważony trafił choćby ten piękny ołtarz. Gdzieś na drugim końcu Europy przez katolickich rzemieślników przed ponad 100 laty przygotowany w podstawkę. Już więcej nie sprawowano przy nim ofiary. I po wielu perypetiach, pewnie nie wiedząc, jaki będzie jego los, trafia on wreszcie tu, do Bydgoszczy. Zostaje do nas sprowadzony, tak jak król Dawid sprowadził Arkę Przymierza do swoich pałaców. Aby i dla nas teraz stał się on źródłem, z którego wypływać będzie do nas Boże błogosławieństwo. Tak jak niegdyś Arka Przymierza mogła odbierać po powrocie do pałacu Dawida po raz kolejny cześć i chwałę jej należą, tak teraz ów ołtarz, przy którym tyle niezliczonych razy sprawowana była najświętsza ofiara, będzie mógł na nowo tu, w tej kaplicy, być przed nas należycie czczony jako symbol Chrystusa Pana, skrywający w sobie relikwie męczenników, którzy za swojego nauczyciela oddali swoje życie. Zaczęliśmy od Matki Bożej Bolesnej. Ona bowiem ma być dla nas w sposób szczególny patronem. Jego wzniosłego zadania my dopiero co sobie naszkicowaliśmy. Matka Boża Bolesna. Z takim samym nastawieniem ducha, jak niegdyś pod krzyżem, ma teraz wstawiać się za nami.
bo właśnie pod krzyżem Święta Maria Panna w pełni ukazała się jako współodkupicielka rodzaju ludzkiego, współcierpiąca z Chrystusem i w ten sposób spłacająca Panu Bogu cenę, jaką należało zapłacić za grzech Adama i Ewy. Najświętsza Maria Panna pod krzyżem właśnie uczy nas wytrwałości, uczy nas wiary, uczy nas stałości w chwilach, kiedy nie możemy liczyć na ludzkie pociechy. Uczy nas wytrwałości, uczy nas zaufania słowom Chrystusa. Przede wszystkim tym, które zwiastowały jej pod triumf. I właśnie tego chcemy uczyć od Najświętszej Marii Panny, Bolesnej Matki Chrystusowej. Ma być ona dla nas wzorem stałości w tych czasach coraz potworniejszego i coraz oczywistszego zamętu w Kościele. Ma uczyć nas cierpliwości. Ma dodawać nam otuchy, tak jak dodawała jej świętemu Janowi i świętej Marii Magdalenie. Ma stać dla nas się przykładem wpatrywania się w Chrystusa i wiary w Jego słowa i w triumf Chrystusowy, także w triumf Kościoła Chrystusowego, który mimo starań przeciwników z każdej strony nigdy nie zostanie przecież ostatecznie zniszczony i pokonany. Tego właśnie chcemy się uczyć od Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Bolesnej. Tego przykładem ma być dla nas. Jakkolwiek dziś w niebie nie boleje, to bardzo często właśnie jako matka płacząca, wzywająca swoje dzieci do pokuty, ukazywała się nam w ciągu 2000 lat historii Kościoła. I po raz ostatni, w sposób szczególny, swoje bolesne oblicze ukazała afrykańskim dzieciom Hivego w latach 80. przed potwornymi masakrami w Ruandzie. Podawała ona środki, które zabezpieczyć miały te dzieci, jak i ich bliskich, przed straszną wojną, która rzeczywiście wkrótce wybuchła, pociągając za sobą rzeź wielu niewinnych Afrykanczyków. Najświętsza Maria Panna, objawiając się w Kibeho, nie tylko dawała dzieciom konkretne środki odwrócenia grzechu, odwrócenia gniewu Bożego w postaci pokuty i modlitwy, ale w sposób szczególny poleciła tym prostym dzieciom nabożeństwo do jej świętej boleści. I to nabożeństwo w czasach potwornego zamętu, w czasach nie wiadomo jakich jeszcze tragedii ludzkich, ma stać się dla nas bardzo konkretnym drogowskazem, jaki i nas prowadzić ma do Jezusa Chrystusa, do naszego Pana i Zbawiciela, który i w nas wlewać ma teraz to bardzo konkretne nastawienie serca Najświętszej Marii Panny, które było Panu Bogu tak miłe, że po dziś dzień czcimy właśnie Matkę Bożą jako bolesną królową męczenników. Pamiętając o tym, że tak jak On przechodził do chwały przez krzyż, tak jak Jego bolesna Matka przez cierpienie doszła do swojego triumfu, tak i my, tylko i wyłącznie przez krzyż, możemy dojść do ostatecznej radości niebiańskiej. Per crucem ad lucem. I to właśnie to światło. Płomienne światło. Promieniować ma na całą Bydgoszcz, całą okolicę, całe Kujawy, całe województwo, tak jak do tej pory promieniowało z naszej kaplicy w Bajerzu i dalej, Panie Boże, w przyszłości promieniować będzie także z Torunia. Matka Boża Bolesna daje nam przykład. Kończąc nasze rozważanie, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden szczegół. Jakkolwiek w tym pięknym ołtarzu widzimy naszego Pana przebitego na krzyżu, z którego piersi do kielicha spływa najdroższa krew. Jakkolwiek na tym pięknym ołtarzu widzimy serafinów, cherubinów adorujących, umierającego na krzyżu Boga, jakkolwiek widzimy zapowiedzi ze Starego Testamentu, widzimy mannę spadającą z nieba, widzimy Abrahama, który chce w ofierze złożyć swojego syna Izaaka, widzimy także cud rozmnożenia chleba, czy wesele w Kanie Galilejskiej, to brakuje tej, o której dopiero co mówiliśmy. Brakuje
przy nim Matki Bożej Bolesnej. To miejsce bowiem, moi drodzy, zostawione jest dla nas. My mamy wcielić się w Najświętszą Maryję Pannę, niebawo mamy przyjąć się jej uczuciami i tu, zamiast niej niewidocznej na żadnym przedstawieniu, póki co, tej kaplicy, pełnić tę samą misję, jaką ona pełniła pod krzyżem. Cierpliwie, ufnie trwać przy nauce Jezusa Chrystusa, jej ukochanego Syna. Przy nauce 2000 lat, przy nauce ponad 260 papieży, którzy jednym głosem do ostatniego soboru objaśniali Ewangelię, przy nauce wszystkich świętych, przy nauce świętego Efrema, tego wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, tak, abyśmy i my mogli stać się uczestnikami owych obietnic, które zostawia nam Pan nasz Jezus Chrystus. Dzisiejsze Ewangelie. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim Panem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony Jezus Chrystus.